Cześć, tutaj Kinga. Witam Was na moim kanale Eko Kreatywna. Jak przystało na nazwę tego kanału, będzie haul slumpeksowy, czyli eko zakupy z dodatku z eko materiałami, czyli super składy. Oczywiście będą to same naturalne rzeczy, bawełny, naturalna skóra, wełna, jedwab, kaszmir, alpaka i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie dzisiaj bardzo dużo rzeczy, ale będą bardzo jakościowe i bardzo ciekawe rzeczy. Słuchajcie, pokażę Wam, przypomnę Wam też kilka rzeczy z wcześniej, które są też naprawdę super jakości, z idealnych materiałów, tkanin i tak dalej. Pokażę Wam też kilka moich takich inspiracji, kilka rzeczy, które chciałabym Wam polecić, bo postanowiłam, oczywiście wcześniej też tak robiłam, ale teraz postanowiłam pokazywać Wam więcej jakichś firm, na przykład polskich, na przykład ciekawych firm, które sprzedają naturalne tkaniny, naturalne materiały, i polecać Wam niezależnie od tego, czy te firmy się do mnie zwrócą ze współpracą, czy nie. Także dzisiaj będą same darmowe współprace, czyli ja promuję firmy, które bardzo mi się spodobały, które uważam, że są warte zauważenia, i być może Wy, moi widzowie, którzy też zwracacie uwagę na składy, będziecie mogli skorzystać na tych informacjach. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na ciąg dalszy i oczywiście bardzo Was proszę też o wsparcie, bo jest to bardzo, bardzo ważne, żebyście polubiali filmiki oraz zasubskrybowali kanał, jeśli takie tematy i takie zagadnienia Was interesują. Lecimy dalej, zaraz Wam opowiem, gdzie zrobiłam zakupy i pokażę wszystko w modnych stylizacjach. Jak zwykle część tych rzeczy będzie przeznaczona dla Was, także możecie pisać, jeżeli coś się Wam podoba. Dzisiaj nie będzie ich dużo, ale też troszeczkę wyprzedaży jest, już jakieś rzeczy z poprzednich filmów będą 10% przecenione, więc zapraszam, ale tak, tymczasem naprawdę są super piękne rzeczy. Mam też taki mały, powiedzmy, prezent, niespodziankę dla osoby, która potrafi robić na drutach, także będzie praktycznie coś prawie że za darmo, można powiedzieć. Natomiast słuchajcie, nawiązując do tych rzeczy, które chcę Wam polecić, to zobaczycie je na końcu hola, podobnie jak wyprzedaż. I chciałam Wam tylko powiedzieć, że ostatnio dużo myślałam na tematy tej działalności, tego całego kanału, po co jest ten kanał, o co tak naprawdę tu chodzi. Miałam też trochę takiego hejtu związanego z cenami, słuchajcie, i jeżeli interesuje Was ten temat, chcielibyście się dowiedzieć tak naprawdę, czym są te ceny, dlaczego są ceny takie, jakie są, a nie inne. Niektóre rzeczy dlaczego są takie tanie, a inne dlaczego niektórych zdaniem są takie drogie u mnie, no to napiszcie, może zrobię właśnie live'a na ten temat, będę Wam wtedy mogła opowiedzieć na żywo, odpowiedzieć na pytania, będę miała już komputer przed sobą, bo teraz mam w ogóle nowy internet, także jest trochę lepsza jakość przesyłu, można bardziej na bieżąco to wszystko w miarę dobrej jakości oglądać, także dajcie znać, czy chcielibyście live. To po pierwsze, drugie, jeżeli macie jakieś w ogóle pytania do takiego live'a Q&A, to poproszę Was, żebyście te pytania zadali nawet pod tym filmem, jeśli nie będziecie w stanie na bieżąco być na tym live'ie. Także chętnie też poruszę takie pytania, które chcielibyście zadać, a potem sobie obejrzeć dla tych osób, które nie mogą w danym momencie być na live. Także zapraszam serdecznie. Tymczasem właśnie na końcu, w związku z tym tematem działalności, cen i tak dalej, pokażę Wam moją nową inwestycję. Kupiłam pewną rzecz, która ma usprawnić tutaj pracę i też bezpieczeństwo, że tak powiem, użytkowania rzeczy z odzysku. No a tymczasem naprawdę bardzo, bardzo ważne jest moim zdaniem kupowanie rzeczy z odzysku. Słuchajcie, bo naprawdę w dzisiejszych czasach jest taki zalew rzeczy, już pomijam jakość, ale jest taki zalew rzeczy i naprawdę no, nasz poziom życia tak wzrósł, że dużo osób bardzo szybko pozbywa się rzeczy, nawet w bardzo wysokiej jakości. Czasem ludzie wyrzucają rzeczy, które mają maleńką wadę już, nie wiem, i zrobiła się mikroplamka, zrobiła się malusieńka dziureczka i nie chce im się, po prostu jest tego tyle, mają taki nadmiar środków, że nie chce im się nawet takich drobnych rzeczy naprawić. Tymczasem ja jestem przeciwna tej polityce, piszcie, czy Wy też. Uważam, że drobne rzeczy warto naprawić, jeśli są super jakości, jeśli są z dobrych materiałów, ze zdrowych materiałów. No i pokażę Wam tutaj w tym holu takie rzeczy, które mają jakąś drobną wadę. Nie będą może jakoś bardzo wysoko wycenione, ale są z mega super materiałów, są z świetnych firm, mają świetny design. I nasz jakiś zachodni taki chory perfekcjonizm powoduje, że jakaś mikro uszkodzenie, które jest normalną rzeczą w normalnym świecie,
staje się wyniesione do rangi jakiegoś wielkiego, wielkiego faux pas. Naprawdę, to na przykład w wschodniej świecie to jest chore, wręcz ludzie są tam tak przywiązani do indywidualizmu, że drobna, jakaś drobna wada, drobne niedociągnięcie, czy jakieś, nie mówię oczywiście o jakimś złym krawiectwie, o złym szyciu i o takich dziadostwach, tylko mówię o tym, że na przykład drobny uszczerbek na jakimś przedmiocie już powoduje, że uważamy, że ten przedmiot już się nie nadaje do użytku, że jest jakiś gorszy. Chińczycy, jak mieli taką uniformizację w pewnym momencie za komunizmu, to tłukli porcelanę, żeby ta porcelana po sklejeniu była trochę chociaż wyjątkowa, żeby nie była taka sama jak u wszystkich. Żeby właśnie zrobić tą mozaikę, która sprawi, że ta filiżanka będzie się czymś różniła od pozostałych. Także warto chyba to przemyśleć. Ja ostatnio właśnie o tym dużo myślałam i pokażę Wam dzisiaj przepiękne rzeczy. A zakupy robiłam, słuchajcie, głównie w Dobczycach tym razem. Ale nie tylko, będzie tam też taka przebitka, która się Wam zaraz pokaże z jednego lumpeksu w Krakowie, bo byłam w Katalonii, bo byłam z Wiktorem na takim zmianie imidżu, poprawce powiedzmy włosów przed jego koncertami. No i przy okazji się tam pojawiłam w jednym second handzie, zobaczycie za chwilkę właśnie co tam mierzę. No i byłam właśnie w kilku sklepach i na wyprzedaży, i na nowym towarze w Dobczycach, w Joyu oraz w Elce, gdzie naprawdę zawsze udaje mi się jakieś fajne perełki dostać. Mam też dzisiaj piękną rzecz vintage, naprawdę skarb i cudowny pasek, bardzo, bardzo stylowy pasek. Także fajnie jest znaleźć takie akcesoria. Już Wam pokazuję teraz po tych przebitkach konkrety i stylizację. Właśnie zacznę teraz od tych wad. To jest duże słowo, ale naprawdę czasem są to tak mikro rzeczy, że normalnie egzystując, byśmy nawet tych rzeczy nie zauważyli. No ale właśnie ja postanowiłam ratować rzeczy, które są na przykład z wełny merino, z kaszmiru, z jakiejś super tkani. Jeżeli ogólny stan rzeczy, wełny, użytkowość tej wełny i jakby perspektywa użytkowania, bo też wiecie, czasem jest włókno bardzo zużyte i no widać, że to już długo nie pociągnie, no to wtedy może faktycznie nie warto, ale jeżeli jest to coś, co wynikło z jakiegoś fizycznego uszkodzenia, z jakiegoś wypadku drobnego, czasem tak bywa, no to naprawdę nie warto się zniechęcać i stawiać kreski. Ratujmy rzeczy, słuchajcie, ratujmy. Pokażę Wam najpierw, udało mi się kupić, co prawda na nowym towarze, ale niedrogo, po tam kilka złotych za motek, chyba 3 złote za motek. Wełnę dziewiczą, słuchajcie, tutaj na przykład jest taka baby wool w kolorze niebieskim. 3 motki aż, więc fajnie. Nie wiem, na ile to, na jaką rzecz to starczy. Może na jakąś kamizelkę, może na komplet dla dziecka, na przykład czapeczka i szalik. Może nawet sweterek dziecięcy. Wiecie co, ja nie umiem robić na drutach, przyznaję się. Mam za mało cierpliwości, żeby tak dłubać. Ale wiem, że to jest wspaniała rzecz umieć robić na drutach i zazdroszczę tym, którzy potrafią. Za tę samą cenę, co kupiłam, udostępnię, plus oczywiście wysyłka, wiadomo. Wełnę tutaj mam dodatkowo jeszcze taką białą, też czysta wełna, słuchajcie, kremowa. Ale tutaj już jest niewiele tego, więc to albo na jakiś dodatek, albo coś małego, małą czapeczkę. Także jak ktoś będzie zainteresowany, to udostępnię tą wełnę jakby dla mnie po kosztach, czyli za darmo. Dla mnie, dla Was będzie to niewielki koszt, bo wiem, że taka prawdziwa wełna albo kaszmir, albo alpaka są bardzo drogie też. Słuchajcie, teraz pokażę Wam właśnie sweterek, który mam na sobie. Jest to sweterek z Benettona, zobaczycie tam przebitki metek, z wełny merino. Naprawdę piękny stan wełny, zobaczcie jak piękna wełna to jest. Równiutkie merino i no to jest też bardzo dobra i nie tania marka. Jak wiecie zapewne. Ja tutaj zrobiłam taką stylizację wszystko w jednej barwie, wszystko w jednym kolorze. Aczkolwiek spodnie są trochę bardziej fuksjowe, a sweterek jest trochę bardziej w odcieniu magenta. Mnie to nie przeszkadza, buty mam bordowe, jeszcze w innym odcieniu. Zapewne użyłabym też jeszcze paska w kolejnym odcieniu bordo, więc to wszystko się połączy. Mam też biżuterię Litz, którą ostatnio uwielbiam po prostu. Cały czas to noszę i te kolczyki po prostu dalej się nimi cieszę, więc jak widzicie, nadal je noszę. Włożę sobie jeszcze pasek, który Wam ostatnio pokazywałam do tej stylówy, ale pokażę Wam tam oczywiście przebitki w tej stylówce, w której jestem, bo mam z tym paskiem przebitki. Pasek jest bardzo fajny, taki pleciony, pasuje do kozaków. No w każdym razie sweterek jest super, no i zobaczcie,
tutaj jest malutka malutkie zaszycie. Prawdopodobnie tutaj puściło jakieś malutkie oczko puściło i ktoś uratował ten sweter. Mimo wszystko został oddany, co się dziwię, bo jest naprawdę super, a teraz w ogóle wracają trendy na takie proste kardigany właśnie zapinane na guziki. Takie zwykłe jakby kardigany. No i pojawia się tego sporo i naprawdę ceny są drogie, a wełna merino za sweter trzeba dać tak od 350 do nawet 600 zł, więc uważam, że w tak pięknym kolorze, naprawdę w idealnym, słuchajcie, stanie wełna, no to taka wada naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Myślę, żeby zostawić sobie ten sweter, bo jest piękny. Mogłabym go też odsprzedać, zastanowię się, ale no na pewno nie będzie jakoś drogo. Natomiast ja za niego, słuchajcie, zapłaciłam na nowym towarze 40 zł, mimo tego zaszycia. Więc nie jest to super tani zakup. Nie, że właśnie takie rzeczy zostają na jakiejś wyprzedaży po 7 zł, bo właśnie nie, niestety. Nawet z takimi wadami w lumpeksie trzeba sporo zapłacić za sweterek takiej dobrej marki. Natomiast mnie się bardzo podoba, więc w ogóle nie żałuję tej ceny i uważam, że to zaszycie wręcz czyni go dla mnie w moich oczach jeszcze bardziej takim specjalnym. Słuchajcie, ostatnio Wam też pokazywałam taki sweterek, który też ma mikrowadę, ma taką tutaj kropeczkę jakby przecienioną wełnę. Oczywiście ktoś, kto jest sprytny z igłą, może sobie w tym samym kolorze nitką od spodu troszkę przyciągnąć te dwa włókienka, które są tam, mają takie mikro przetarcie i sobie po prostu to ścisnąć na tyle, że w ogóle tego nie będzie widać, więc myślę, że to nie jest też jakiś problem, jak ktoś jest sprytny. A sweterek jest też 100% wełniany, w bardzo ładnym kolorze, takim żywym, a jednocześnie takim pastelowym, trochę żółtym. Bardzo ciekawy to jest kolor, słuchajcie, taki nawet nie umiem go do końca określić, taki bananowy trochę może. W każdym razie wełenka 100% i naprawdę ten sweterek będzie niedrogo wyceniony. Patrzcie, jak pięknie wygląda do kolorów. Ale do granatowych jeansów też byłby powalający, bo żółcień tego typu z granatem na przykład ciemnym, takie jak teraz są modne jeansy, będzie super wyglądać. Także Wam bardzo polecam, spokojnie będzie od S do L ten sweterek dobry. Także super jakości rzeczy. Naprawdę nie przejmujmy się takimi głupotami, bo czasem nie wiem, spadnie jakaś kropelka, coś tam się stanie i już wielkie halo, że nie wypada wyjść z jakąś tam mikroplanką. Na przykład takie jak na tej koszuli, a słuchajcie, koszula jest nie dość, że bardzo dobrej, drogiej marki, takiej wręcz designerskiej, premium, bo to naprawdę jest tego typu firma, custom made. To zobaczcie, jakie piękne kolory ma. To jest jedwab, 100%. 97% jedwab z odrobiną elastanu. Nie 100%, ale prawie 100%. Przepiękny zestaw kolorów. Taka szałwiowa zieleń z niebieskim ciemnym, z takim granatem. Rękaw krótki, ale taki krótki, dłuższy, nie taki króciasty. Nie wiem, ostatnio mam dziwne rzeczy, mówię. I to spokojnie też może być do L-ki bluzeczka. Natomiast nie wiem, jaki jest rozmiar oryginalny. Już Wam powiem, 40. Spokojnie do L-ki, spokojnie, bo tutaj będzie z 50 parę centymetrów. Bardzo pięknym stylu bluzka, mega elegancka w stylu old money taka. Naprawdę taką bluzkę to nie powstydziliby się nosić ludzie bogaci, którzy lubią właśnie taką dyskretną elegancję. Naprawdę piękna bluzka, słuchajcie. No i właśnie, ona ma mikrowadę. Być może ta wada z czasem da się usunąć, jak ktoś jest uparty, bo ja już trochę, mi się już trochę udało, ale nie całkiem. Jest tu taka mikroplameczka, która trochę zbledła już, ale myślę, że trzeba by kilku prań, żeby ją całkiem wywabić. Widzicie, tu jest taka mała plameczka. No tak, no i niektórzy już z taką plamką nie wyjdą. No ale oczywiście, to jest sprawa indywidualna, jak ktoś ma taki charakter i nie jest w stanie tego znieść, no to ja to jak najbardziej rozumiem. Plamka jest w takim miejscu, że jak tu się zmarszczy bluzka na przykład do środka, to też może w ogóle nie widać tej plamki być. Albo po prostu trzeba sobie ją cierpliwie wywabić, byle nie czymś, co wybiela, bo oczywiście jedwab... Ja to odplamiałam normalnie odplamiaczem od Natuli i nawet waniszem próbowałam. No i trochę pomogło, ale jeszcze nie całkiem pomogło, także też ta bluzeczka będzie dostępna za niewielką cenę, albo właśnie zostanie ze mną.
No bo słuchajcie, będę ratować piękne rzeczy. Będę ratować piękne rzeczy mimo jakichś tam drobiazgów, tak jak mówię. Jeszcze jedna rzecz, ta właśnie z Krakowa, ma drobnostka, także trochę się pospieszyłam, bo teraz sobie przypomniałam właśnie, że kupiłam mega superową kurtkę ze skóry naturalnej, w dodatku nową. Na dowód Wam pokażę. Było coś takiego na wierzchu jeszcze przyszyte, ja to odczepiłam. To jest guzik zapasowy w takim woreczku. O, marka All Science, więc super firma. Bardzo miękka skóra, słuchajcie. I ta kurtka jest tak oryginalna, tak ciekawa, że od razu mnie zachwyciła, słuchajcie. Ja lubię bardzo oryginalne rzeczy. Oczywiście na co dzień noszę, tak jak Wam mówiłam, taką sportową elegancję bardziej, ale taka rzecz dodaje sznytu w zasadzie wszystkiemu. Nawet ja Wam tam mierzę do moich takich dresowych spodni. Serio, uważam, że nawet do tych spodni z wełny merino i do golfa, do jakichkolwiek kozaków, też ten żakiet skórzany, kurtka, wygląda po prostu bardzo interesująco, bardzo ciekawie. Ma też naprawdę piękną skórę. I zobaczcie, to wygląda jak jakiś stary mundur. Stary mundur z francuski albo jakiś... No bo to jest zrobione z takim stylu właśnie trochę mundurowym. I ma te poły z tyłu długie i uważam, że na przykład do bryczesów i do takich kozaków, co Wam też mierzę dodatkowo, które zresztą też są dostępne, 38, takich brązowych kozaków z tymi klamrami takimi ciekawymi, to wygląda tak fajnie, trochę tak muszkietersko, trochę tak oficersko, bardzo fajny styl moim zdaniem. Bardzo podoba mi się ta kurtka. Ona ma tutaj też mikrowadę, widzicie? Ktoś musiał maźnąć czymś. Taki mały ślad od długopisu. Też próbowałam, już trochę zbladło. Nie widać tego aż tak wcale. Wiecie co, mnie takie rzeczy nie przeszkadzają. Jeżeli wada nie jest jakaś, nie jest to wielka plama z tłuszczu albo coś takiego po prostu rażącego, to mnie takie rzeczy nie wzruszają w ogóle. Piękna, przepiękna kurtka. Po prostu, słuchajcie, jestem zachwycona tą kurtką. A nie była tania. Mogę Wam od razu powiedzieć, ta kurtka mnie kosztowała na wyprzedaży 80 zł. Ale uważam, że takie rzeczy się rzadko zdarzają, bo naprawdę jest unikatowa. No i teraz pokażę Wam kolejną bardzo unikatową rzecz w rozmiarze 36, ale według mnie to jest 38, bo na mnie ma dużo luzu, w biuście zwłaszcza. Ten żakiet musi być dopasowany w pasie również, a ja mam wąski pas i wydaje mi się, że bardziej to jest 38. Tak czuję, o jeden rozmiar za duża jest ta marynarka na mnie, ale patrzcie, jakie to jest piękne. Jest to marka Cartoon Fashion, taka, jakaś vintage marka to jest. Bardzo ciekawy żakiet, podszewka jest na 100% z wiskozy, bo to akurat czuć i wydaje mi się, nie ma składu niestety, słuchajcie, wydaje mi się, że ten żakiet jest z wiskozy z lnem albo z wiskozy z surówką jedwabną. Zobaczcie na ten materiał, bo to że jest naturalny, to na pewno, bo to czuć. Jest taki trochę fakturowy, jakby surowy jedwab, ale na pewno nie jest to sam surowy jedwab, bo surowy jedwab ma też bardzo specyficzny połysk, a tutaj mamy połączenie z takim lekko matowym efektem, więc albo to jest jedwab z lnem, albo to jest wiskoza z lnem lub z jedwabiem, więc na 100% jest to naturalne i ma piękną podszewkę właśnie z tego. No i bardzo ciekawy, długi żakiet. To jest przepiękne również, te naszywane ozdoby tutaj. No i zmierzyłam do sukienki tej takiej długiej, co ostatnio Wam pokazywałam, którą sobie oczywiście zostawiam. Bardzo, bardzo fajna rzecz, piękna rzecz, unikatowa rzecz, piękne guziki oblekane, skrojone perfekcyjnie, nie tak jak jakieś dzisiejsze takie, wiecie, taniocha dzisiejsza, bo też dzisiaj się robi piękne rzeczy oczywiście, ale to jest mega piękne. Uważam, że właśnie to do stylizacji tone on tone, czyli beże, kremy, takie, żeby to było takie z wyższej półki, żeby to robiło takie wrażenie, no to musi być wystylizowane z takim smakiem. No i do tego oczywiście mierzę Wam to też do zwykłego stroju, czyli do po prostu moich spodni. Tak, żebyście zobaczyli, że i taki żakiet też wcale nie musi być nie wiadomo na jakie przyjęcie. Można sobie wszystko zestawiać tak, jak Wy lubicie. Tak, słuchajcie, takie eleganckie rzeczy to były.
Jak mówimy o elegancji, to Wam jeszcze przypomnę ten żakiecik, który był w ostatnim filmiku. Jeszcze nie został kupiony, były pytania o niego, ale jeszcze nikt się nie zdecydował. Jest on na zatrzaski i to jest wełna z jedwabiem, słuchajcie. Sama wełna z jedwabiem, bez żadnych dodatków. Piękna rzecz. Tutaj widać, jak pięknie utkana jest ta wełna. I to jest jak nowe. Słuchajcie, tu nie ma absolutnie nic, ani jednej kropeczki wady, niczego. I to jest gruba rzecz. Ja bym to nosiła jako kurtkę w ogóle w jesieni. W zimie można to wsadzić sobie na podkoszulek, na przykład z merino i do jakichś fajnych spodni. Można, słuchajcie, to nosić jako po prostu bluzkę, jak macie pod spodem cieniutką koszulkę na przykład. Taką, czy z jedwabiu, czy z czegoś. Przepiękna rzecz. I tutaj też Wam to stylizuję z wełną merino, żeby też pokazać, że wcale to nie musi być na jakieś super okazje. To można nosić po prostu na co dzień jako sweter, jako taki ocieplaczyk. Aha, i słuchajcie, do niektórych tych rzeczy, od razu Wam pokażę, mierzę taki kaptur. Kupiłam kaptur robiony ręcznie. Ostatnio stwierdziłam też, że będę wspierać też osoby, które robią z naturalnych materiałów, bo warto. Wiem, jak naprawdę nie jest łatwo prowadzić działalność, która jest taka niszowa i która, w której jakby nie oferuje ludziom tanio jakiegoś chłamu, jakichś słabych składów i tak dalej, bo takie rzeczy jeszcze pomału dopiero się rozwijają. Więc wiem, że osoby, które robią takie rzeczy, też nie mają łatwo, że muszą się borykać z różnymi problemami, również z hejtem, z tym, że za drogo mają, tak? Słuchajcie, taki kaptur kosztuje około 180 zł. Jest to jednakże alpaka i wełna z jedwabiem w dodatku. Włóczkę nawet pani mi podała, którą używała do szycia, do dziergania. Tutaj jest nawet zrobiona metka porządnie, widzicie? Jakby ktoś chciał namiar, to jest z Vinted. To mogę podać oczywiście użytkowniczkę, która wykonuje to. Różne kolory można sobie obejrzeć, tam różne wzory. Mnie się podoba taki właśnie prosty i taki zimny beż. Chciałam taki zimny beż, jasny, żeby, bo ja nie mogę żadnych żółtych beży nosić, złocistych. Żeby to było trochę takie szarawe, trochę beżowe i do wszystkich tych moich ostatnich właśnie takich półsportowych. Ale to jest takie super. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda w stylizacjach. Może to być też noszone po prostu jako taki golfik, że sobie zwisa ten kapturek. A jak wychodzę na zewnątrz, ponieważ ja nie lubię za bardzo czapek takich tradycyjnych, to używam właśnie sobie tego kapturka. Można sobie go ściągnąć. Mega fajna rzecz. No, wiecie, takie rzeczy nie są tanie, ale jak się o to dba, to taki kapturek możecie mieć kilkanaście lat, naprawdę. Ja mam wełniane rzeczy, które mam bardzo, bardzo długo i są nadal w super stanie. Tylko naprawdę trzeba dobrze to prać, o tym też sobie możemy na live'ie pogadać, jeśli chcecie, o pielęgnacji ciuchów, o tym, no, jak o nie dbać i tak dalej. Także piszcie, czy chcecie. Bo ja oczywiście nie będę nikomu narzucać, jak nie ma potrzeby na coś takiego, to też mojego czasu też mi będzie na to szkoda. Ale jeżeli są chętni, żeby o tym pogadać, no to zapraszam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, teraz kamizelka. Piękną kamizelkę kupiłam z alpaki. Zobaczcie, chyba baby alpaka to jest, ale jest przepiękna, mięciusieńka. Bardzo fajna rzecz. Trochę chyba dla mnie już za dużo beżu. Ale ona będzie dobra na SM, no raczej już na LK to nie, bo będzie bardzo obcisła, a wydaje mi się, że taka bardzo obcisła nie będzie dobra, bo no zrobi się taki efekt takiej paróweczki. Powinna mieć trochę luzu. Także na mnie albo na jeszcze MK będzie spoko. Patrzcie, no przepiękna, jeszcze z tymi warkoczami, więc to jest rękodzieło znowuż, ale jest to rzecz z second handu. No i jestem zachwycona. Piękna, słuchajcie. Będzie dostępna też w idealnym stanie. Czuć, że jest to 100% alpaka. Jest to tak lekkie jak piórko. No i stan jest idealny, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Kochani, kolejna rzecz z naturalnego i też jestem ostatnio zachwycona bawełną. Naprawdę jest kardigan, ale w super stylu, przepięknym splocie i to jest 100% bawełna. I to jest taki piękny kremowy kolor, taki lekko z nutką takiego jakby różu.
idealny stan, jak widzicie. Jest na metce napisane, że to 100% bawełna. Zobaczcie mnie, jak sobie mierzę na wierzch ten kardigan, jako taką narzutkę. No i dla mnie to na przykład na wiosnę, na lato, ale w zimie też jako warstwa pod płaszcz na przykład, która sprawia, że strój jest taki trochę właśnie z wyższej półki, że zyskuje na takiej ciekawości jakby. No to jest przepiękne. To jest super i super jakość, naprawdę. Wiecie co, co to jest za marka? Tu u góry nie ma metki. Tutaj są bardzo jakościowe metki, więc marka na pewno jest dobra. Dobra, pomijam to. Nie jest to aż takie ważne. W każdym razie rzecz bardzo jakościowa, piękna, stan idealny. Także polecam Wam serdecznie. Słuchajcie, nie wszystko jeszcze z nowych zakupów, bo jeszcze mam bardzo piękny sweter czarny, neo-noir. Właśnie noir to jest chyba na pewno po francusku czerń. Tutaj jest napisane SK, ale wiecie co, na 100% to nie jest SK. On ma szerokie ramiona i to jest tak, 32% alpaki, 32% merino, więc super, plus elastan i poliamid, ale to jest bardzo dobry skład, słuchajcie, zwłaszcza, że w tym jest alpaka. Ja bym to polecała na ML, bo to ma swoją szerokość, a ja widzę, że mimo moich szerokich ramion, on ma dość tutaj takie rozbudowane te ramiona. Może one miały być takie w sensie opadające, ale wydaje mi się, że właśnie krój tego swetra sprawia, że lepiej on będzie się układał na większych rozmiarach. Patrzcie, jaki piękny, piękny jest ten materiał i naprawdę stan tego sweterka jest też idealny. Oczywiście, że jest wyprany, bo wiecie, ja wszystko piorę i to w ekośrodkach, które pięknie pachną. Nie używam żadnych płukanek z tych sztucznych ze sklepów, bo to uczula nieraz, ale używam tych płatków od Natulin do prania i one są nie tylko skuteczne, ale naprawdę ślicznie pachną. Oczywiście rzeczy są też wyprasowane, wypielęgnowane i tak dalej, więc sweterek jest dostępny. No niestety, ja w nim wyglądam nie za dobrze. Uważam, że to jest pomyłka jakaś z metką, bo to na pewno jest większy rozmiar. Pokażę Wam jeszcze tutaj dwie rzeczy, które chciałam Wam przypomnieć, bo są superowe i naprawdę warte ceny i warte tego, żeby je nosić. I tutaj jest, słuchajcie, piękna marynarka z wiskozy 59% i 41% wełny, takiej parzonej. Właśnie w takim stylu jak wełna parzona, dwurzędowa, dłuższa, mega taka minimalistyczna i przepięknie zrobiona, z czarnymi guzikami, takimi lekko w stylu militarnym, czy takim old money stylu. Super rzecz na rozmiar SM, naprawdę fajna, bardzo prosta i to można też nosić i jako kurtkę, i jako taką grubszą marynarkę, jak jest zimno. Super piękna rzecz, także przypominam Wam, ona będzie właśnie z tych rzeczy wyprzedażowych, więc już tam troszeczkę taniej będzie. Podobnie pokażę Wam tu piękny sweter, a propos takich super idealnych składów. Sweter jest, słuchajcie, 55% len, 45% bawełna, Gudrunsjoden. Jest to taki skandynawski, bardzo dobra marka. Ja ją wyceniłam wcześniej, ten sweterek, na 95 zł, a teraz będzie za, słuchajcie, 55, bo chcę się też trochę wyprzedać z tych rzeczy, a naprawdę warto, jest piękny skład, len z bawełną to jest mega super skład. W ogóle len jest najzdrowszym materiałem dla człowieka podobno. Bardzo fajna rzecz do prostych spodni. Ja tam Wam po prostu mierzę na sukienkę, bo miałam tą długą sukienkę na sobie i stwierdziłam, że będzie dobrym tłem. Mogłaby być taka spódnica pod spód z jakimś pasem albo właśnie do jakichś takich spodni wąskich, leginsów i fajnych kozaków. Piękna, naprawdę piękna rzecz, wyglądająca na rzecz bardzo jakościową. Także polecam Wam rozmiar L. Na mnie jest za duży, jak widać. Tak, mam jeszcze fajne spodnie dla Was, które są w takim trochę większym rozmiarze ML. Wydaje mi się, że bardziej L. Słuchajcie, jest to 29 rozmiar spodni. To jest typowy taki spodniowy materiał. 50% wiskozy, 47% bawełny, więc też super skład. Szare, klasyczne spodnie, takie właśnie rurkowe, które nadałyby się jako tego typu spodnie na rozmiar ML. Chyba bardziej na rozmiar L jednak. Oczywiście wymiary Wam podam. One są takie trochę bryczesowe, właśnie do kozaków super. Bardzo fajny materiał, taki już trochę elegantszy. Można nosić właśnie jako takie bryczesy do kozaków i do takiego dłuższego albo węższego swetra. Super, super fajne spodnie.
będą tanie też, słuchajcie. Te spodnie naprawdę też takie, cena wyprzedażowa będzie. Pokazywałam Wam tam jeszcze w stylówce płaszcz, który nadal jest też dostępny. Przepiękny jest ten płaszcz i on jest też tylko z wiskozy i wełny skład, więc super skład, lekko ocieplany. Do wielu rzeczy pasuje kolor i w dotyku jest mięciutki, po prostu jak kaszmir. Naprawdę mega fajny. Słuchajcie, też przypominam tutaj jeszcze jedną rzecz, mianowicie taką kurtkę z wełny. I ona jest prześwietna, taka na taką lżejszą zimę, bo ona jest z grubej wełny, z futerkiem, tylko, no i bardzo, naprawdę bardzo super kurtka w rozmiarze SM. Także możecie pisać też, jeżeli jeszcze nie załapaliście się na poprzednie filmiki. No, słuchajcie, i teraz akcesorium, które Wam miałam pokazać. Cudowny pasek kupiłam, no niestety jest na mnie za duży. Żałuję, naprawdę żałuję, bo to jest pasek podobny, mam różowy taki w stylu Versace trochę. No i zobaczcie, to jest skóra bardzo gruba, stan po prostu perfekcyjny paska. I zobaczcie, jaki piękny. Bardzo ciężkie to wszystko jest, gruby pas, taki dwuwarstwowy, patrzcie. Patrzcie, jakie wykonanie, po prostu pierwsza klasa. On wygląda, jakby był od Versace po prostu ten pasek. Naprawdę, to nie zdziwiłabym się, jakby był. Tu jest napisane, że skóra naturalna, ale jest tak jakościowy, tak niesamowicie wykonany. Patrzcie, każda rzecz jest osobno nabita, osobno z takich jakby naciągnięta na takim pasie oddzielnym. No, wykonanie jest przepiękne. No, nie ukrywam, że ten pasek jest tak wyjątkowy, że on też bardzo tani nie będzie, ale no, takie właśnie wyjątkowe, unikatowe rzeczy rzadko się zdarzają, jak ten żakiet z jedwabiem i wełną, albo jak ten kremowy żakiet z tymi zdobieniami. No naprawdę, trzeba trafić na takie rzeczy i jak trafiam, to jestem szczęśliwa. Co Wam jeszcze chciałam pokazać? Aha, przypominam Wam jeszcze kamizelkę, bo jest teraz na nią sezon. Kamizelka z króliczka w super stanie, też będę ją teraz tanio odsprzedawać. Jak ktoś by chciał brązowa, czekoladowa, będzie spokojnie na SM rozmiar. Na większy może nie być, ale idealny stan, piękne futerko, naprawdę mega cieplutka, milutka, czysta, wszystko jest z nią ok. Tylko się zgłaszajcie, bo naprawdę będzie niedrogo. I moi drodzy, teraz perła. Perła Hola. Piękną torebkę kupiłam vintage. To było w Elce. Wiecie, na nowym towarze. Ja tam dużo kupuję na nowym towarze. No i w ogóle dużo kupuję na nowych towarach, no bo sami rozumiecie, rzeczy z dobrych składów, takie w dobrym stanie, no często muszę kupować za pełną cenę. No niestety, tak to jest. Ale najbardziej zależy mi na tym, żeby rozszerzać tą ideę, żebyście mogli kupować rzeczy superowe z odzysku i inspirować się tym i uczyć się sami wyszukiwać takie rzeczy, bo głównie zależy mi na tym, żeby ten kanał się rozwijał, żeby ta cała idea się rozwijała, bo naprawdę jakby mi chodziło o kasę, to ja bym musiała dużo więcej brać za te rzeczy, bo no bo wiecie, ja jeżdżę samochodem, to są naprawdę nieraz dalekie dojazdy, ja to wszystko muszę prać, więc koszty prania, koszty prasowania wszystkiego, koszty kanału, no też i koszty prowadzenia działalności są bardzo wysokie teraz, mimo że ja mam i tak jeszcze ulgowy ZUS. Także o tym możemy porozmawiać na live szczegółowo. Tymczasem zobaczcie, jaka piękna jest ta torebka i nie żałuję ani złotówki. Coś cudownego po prostu. Patrzcie, jaka piękna podszewka. To nie jest, że jest brudna. Ten połysk to jest po prostu taka opalizująca, zielono-niebieska barwa. Piękny. Nie wiem, czy to jest jedwab, czy to jest wiskoza, ta podszewka, ale jest cudowna i wszystko jest czyściutkie. Patrzcie. No i kolor jest przepiękny, taki szaro-gołąbkowy. Coś mi się tu zaplątało z tymi kolorami. No, mega piękna rzecz. Przepiękna rzecz, naprawdę. Sami przyznajcie, no że serce się raduje, jak się znajduje takie skarby, których ktoś po prostu nie chciał. Ktoś to oddał. A ja Wam będę takie rzeczy pokazywać i udostępniać, żeby Was namawiać na dobre wybory, po prostu na dobre wybory. A, no i zarekomenduję Wam dzisiaj jeszcze jedną firmę, za darmo zupełnie, po prostu żebyście poznali tą firmę. Kupiłam sobie komplet bielizny, bo raz w roku kupuję sobie bieliznę. Kupuję sobie zwykle wtedy może kilka sztuk, może ze dwa staniki jakieś i troszeczkę slipków.
bo no, co jakiś czas wymieniam bieliznę, po prostu no, bielizna się niszczy, bo się codziennie nosi. Kupiłam bieliznę z Jedwabiu 100% i to jest polska firma Love Silk, zobaczcie. Przynajmniej wydaje mi się, że jest polska, patrząc na stronę i tak dalej. Słuchajcie, i ta firma właśnie oferuje różne jedwabne rzeczy, między innymi takie czarne, niestety tylko czarne. Bardzo żałuję, bo mogliby mieć cielistę, nie obraziłabym się i pewnie bym też kupiła. 100% jedwab, nie jakiś tam dodatek jedwabi, nie, że tutaj połowa tego jest sztuczna albo masz sztuczną podszewkę, tak jak w Intymissimi, że macie jedwabny stanik, a od spodu on ma nylon. To jest dla mnie już w ogóle totalny nonsens. Jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, że więcej nie kupuję z Intymissimi. To jest miękki biustonosz, no niestety, on jest miękki, ale ta gumka pod spodem fajnie trzyma. No jeżeli nie macie takiej konieczności, żeby mieć większy, macie większy biust i trzeba go podtrzymywać jakoś specjalnie, no to to jest wystarczające. Jak dla mnie jest wystarczające. Również majteczki są bardzo rozciągliwe i one są też ze 100% jedwabiu. Także super. A następnym razem pokażę Wam też firmę związaną z wełną Merino, polską. Bardzo fajna przedsiębiorczyni też prowadzi to. Też będzie to, żadna współpraca to nie będzie, bo produkt zamówiłam na własny koszt i będę go użytkować, będę go sprawdzać i Wam dam recenzję, czy warto. Samej wełny Merino, super produkty, według mnie super produkty. Zobaczymy, jak się sprawdzi ten biustonosz, bo to jest bardzo wygodne. Te bielizny już nosiłam i mogę Wam z czystym sercem polecić, jeśli szukacie fajnej bielizny, link Wam tam dam. Naprawdę warto i mają fajne propozycje cenowe, przeceny przy zakupie drugiej sztuki, dodatkowo dostajecie gumeczki z jedwabiu w gratisie, także naprawdę fajny deal. No i właśnie, następnym razem będzie coś z Merino, zobaczymy, czy to będzie warto kupić, jeśli tak, no to super, bo wtedy znaleźliśmy polską markę, polską bardzo kreatywną osobę, która zrobiła swój projekt i którą też warto wesprzeć i przy okazji kupić sobie bardzo zdrowe, super jakościowe produkty. Także słuchajcie, chyba na dzisiaj tyle, bo już więcej nie dam rady chyba. No, mam nadzieję, że się Wam podobało, że wynieśliście coś z tego filmu. Pokażę Wam teraz jeszcze przebitki, takie nagrywki, które zrobiłam, bo kupiłam sobie sprzęt, kupiłam sobie system do prasowania i do sterylizacji odzieży od Philipsa, taki nowy. No i to jest taka inwestycja oczywiście na raty, bo wiecie, tutaj nie ma innej możliwości. Kupiłam ten sprzęt po to, żeby właśnie bardziej efektywnie i się mniej męczyć, ale też, żeby jakby parametry tego sprzętu są takie, że bardzo dobrze to sterylizuje i jakby jest łatwo zadbać o rzeczy, szczególnie takie właśnie rzeczy z drugiej ręki, z odzysku, które wymagają trochę więcej troski. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, dajcie koniecznie znać o live'ie, jak tam uważacie na ten temat i no i do zobaczenia w kolejnym filmiku, w którym będzie wielki haul z wełną. I naprawdę teraz się skupiam na tym, będzie mnóstwo pięknych swetrów. No i będą same składowe rzeczy, oczywiście. Pozdrawiam jeszcze raz, cześć! Słuchajcie, chciałam Wam pokazać tutaj po remoncie, jak mamy grzejniczek założony już. To jest taka garderoba studio. Nawet posiadam tutaj mundur wujka z Anglii, mundur armii generała Andersa wisi sobie, może coś z nim zrobię, może do jakiegoś muzeum, może do jakiegoś miejsca pamięci przekażę. Natomiast, o, kostium Wiktora nowy, natomiast chcę Wam pokazać, jak tu przeorganizowałam sobie. Tutaj teraz naprzeciwko grzejniczka stoi maszyna, która jest de facto stołem do pakowania paczek dla Was. Wieszak musiałam trochę przestawić tutaj, bo jest mi potrzebny, ponieważ w tej szafie jest tylko tyle miejsca na rzeczy, reszta to są torebki. No i tutaj właśnie sobie rzeczy, które do wysyłki, albo takie na bieżąco, które mam do wystawienia, wiszą. I tam jest, to jest to, co miałam w sklepie, takie półeczki. Ale co naprawdę chciałam Wam pokazać, to to, że mam nowy system do prasowania. Postanowiłam zainwestować, bo wiecie co,
przełączam się na tą stronę, żeby nie mówić tak w próżnie, tylko żeby bierzcie widzieli mnie, a tu sobie wyjmuję. Miałam problem, bo bardzo dużo, wiecie, ja bardzo dużo piorę i prasuję, właściwie codziennie mam albo jakieś zakupy, albo rzeczy, które piorę, przygotowuję do wystawienia, czy do filmiku, czy do wysyłki, czy do czegoś tam. No i musiałam dwa razy dziennie wyjmować z takiego składziku pod schodami deskę, rozstawiać do salonu. No i wiadomo, z tym się wiąże nie tylko, że wysiłek, ale i też bałagan i tak dalej. Więc postanowiłam zainwestować w system prasujący Philipsa, taki 8500. Jest to rewelacyjna rzecz. Teraz się obrócę, żebyście mogli zobaczyć szczegółowo, o co mi chodzi i dlaczego jest to takie fajne i przydatne do takiej pracy jak moja de facto. Słuchajcie, jest to taki system, który tutaj ma parownik połączony z żelazkiem. Znaczy można chodzić po prostu z tym, tak? Z tym systemem sobie go gdzieś postawić i sobie prasować coś w domu. Nie musi to stać na tej podstawie. Ale jest to o tyle, słuchajcie, super, że jest to na jednej nodze, więc jak prasujesz, to nie ma tego rozstawu tutaj dwóch nóg i tak dalej, tylko jest to taki system, który patrzcie, już Wam pokażę, o co chodzi. Tutaj jest takie, o widzicie? I ta deseczka sobie zjeżdża na płasko. To jest niewielka deska, ale słuchajcie, jest fajnej szerokości i de facto nie potrzebuję większej deski. Tak naprawdę no rzadko pościele robię i takie rzeczy. Bardziej właśnie ubrania, które super się na tym sprawdzają. I można ją blokować w dowolnej pozycji, na przykład do prasowania garniturów, czy jakichś szczegółów, czy no różnie to bywa, różne są rzeczy. Można całkiem w pionie też sobie coś prasować, powiesić tutaj na przykład sukienkę, to jest składane oczywiście. I prasować w pionie po prostu samą parą, nie dotykając. Ja sobie to zablokuję na razie tak. No i jeszcze jedna świetna rzecz jest to, że tutaj jest bardzo lekkie żelazko. Żelazko, załóżmy, że to jest żelazko. Widzicie, jaki super kształt, że nawet do rękawa wjedziemy. No, chyba, że jest jakiś bardzo dziecięcy, wąski, to nie. I patrzcie, takie coś, co jest jednocześnie właśnie i żelazkiem, i jak damy to w pionie, zresztą w poziomie też, to parownikiem, czyli naciskamy sobie tutaj, uwalniamy parę. Także jest to urządzenie wielofunkcyjne, nie muszę już teraz używać oddzielnie parownicy, oddzielnie żelazka, tylko wszystko taką mocną parą można sobie robić. No i to jest naprawdę super, bo jak widzieliście, jak odblokujemy, można to dać w pion. Ojej, tylko trzeba to zablokować oczywiście. Można to dać w pion i ja sobie to po prostu tutaj, patrzcie, wsuwam, dosuwam sobie pod tą maszynę. No i zobaczcie, jak fajnie to funkcjonuje, że to mi nie zajmuje miejsca, jest estetyczne, więc może tutaj w tej pracowni sobie po prostu tak stać. Super, super praktyczna rzecz. Już dawno planowałam to kupić, bo naprawdę ja bardzo dużo tego robię i no i wiecie, samo wyciąganie deski już jest i ciężka jest i niewygodna i jest z tym dużo zachodu. Więc jestem bardzo, bardzo zadowolona, już wypróbowałam, a to żelazko jest po prostu rewelacyjne. To jest świetny pomysł, żeby połączyć właśnie żelazko z parownikiem i bardzo mocny jest wyrzut tej pary, więc jestem bardzo zadowolona. No jest to inwestycja, ale i chcę Wam powiedzieć coś, co powiem jak odwrócę, dobra też wiadomość dla osób kupujących u mnie, bo to żelazko, słuchajcie, ta parownica ma tak mocny system, jest tak mocny, że 99,8% bakterii i grzybów i wszystkiego zabija, więc wszystko tutaj można sterylizować tym. Wszystko serio, bardzo świeże, na przykład płaszcz mogę parą, bardzo mocną, bardzo gorącą parą wysterylizować po prostu. No nie, nawet jak nie trzeba go prać, ale nie będzie na nim żadnego syfu, żadnych bakterii, odświeża też zapachy, więc tadam! Udało się, wreszcie sobie kupiłam i jestem bardzo zadowolona. Teraz to mi ułatwi pracę, bo uwierzcie, że tej pracy jest sporo.